Inka, za chwilę rozpocznie się pokaz łączony między innymi twojej marki, jak również Justyny Ołtarzewskiej. Powiedz, jakie kreacje dzisiaj zaprezentujesz nam wszystkim. Jest to kolekcja Ogród Zimowy i jak najbardziej z Justyną uzupełniamy się. Wierzchnie okrycia do sukienek Justynki to świetne rozwiązania dla mojej kolekcji. Ciężko byłoby mi zaprezentować tę kolekcję bez Justyny. I tak naprawdę przede wszystkim stawiam na naturalne, na futra, na skóry, na kaszmiry, ponieważ uważam, że tylko i wyłącznie naturalny produkt to daje często możliwość poczuć się komfortowo. Są teraz innowacyjne tkaniny i materiały, zgadzam się, aczkolwiek ja wolę klasykę i moja kolekcja prezentuje klasykę. Wiem, że 20 lat temu przyjechałeś do Polski z Łucka, z Ukrainy. Jak tobie podoba się właśnie tutaj życie w Polsce, praca? Bo jednak byłaś tą projektantką i na Ukrainie, podejrzewam, i w Polsce jesteś. Czy w Polsce zostałaś projektantką? Dopiero w Polsce, tak naprawdę 20 lat to było kształcenie mojego zawodu, wzloty i upadki, ogromny warsztat, naprawdę trzeba było wypracować, żeby podjąć takie decyzje projektowania ubrań. I tak naprawdę dzięki temu, że spotkałam bardzo dużo interesujących i znakomitych ludzi, które wsparli mnie, współpracują ze mną, promując mnie, nadając tak naprawdę dużo wiary, że warto otworzyć własną markę, warto tworzyć takie rzeczy, bo otaczało mnie bardzo dużo pięknych i wspaniałych kobiet i tak naprawdę kolekcja, moja kolekcja to jest skierowana do kobiet odważnych, do kobiet sukcesu, do kobiet, które chcą czuć się zawsze kobieco i tyle. I na samo zakończenie powiedz, ile kreacji zaprezentujesz podczas pokazu? W granicach 6-7 kreacji. W takim razie zapraszamy naszych widzów do obejrzenia relacji z dzisiejszego pokazu Zimowy Ogród. Zapraszamy do pokazu.